Siemandero drapieżniki, witam Was w kolejnym odcinku prosto z mojej hodowli. Dzisiaj na wstępie odcinka otwieramy sobie paczkę z karmówką, która dzisiaj do mnie dojechała. Za chwilkę zobaczymy sobie, czy wszystko żyje, czy moje zamówienie się zgadza, ale oprócz tego w dzisiejszym odcinku będą też przeprowadzki trzech kolejnych ptaszników, dlatego że troszkę im się wyrosło, potrzebują więcej miejsca, większych pojemników hodowlanych. Oczywiście przed samym odcinkiem drobniutki urywek, co nowego na hodowli, bo w sumie nowość jest tylko jedna, ale nie byle jaka. Tak na marginesie powiem jeszcze tylko, że słuchajcie, jest naprawdę ciepło. Pamiętajcie o tym, żeby pić naprawdę dużo wody i przepraszam, jeśli słyszycie jakiś dźwięk w tle, ale bez wiatraka naprawdę chyba bym się tutaj ugotował, bo w pokoju mam, uwaga, bagatela, 28,5 stopnia, także naprawdę grubo, naprawdę gorąco. Pamiętajcie o tym, żeby pić naprawdę dużo wody i zapraszam do odcinka. Co nowego na hodowli? Nowość jest tylko jedna i jest to ta kumulacja wylinek. Moje pająki rosną po prostu jak szalone. Po prostu kiedy zacząłem je wyjmować, to mówię, kurczę, tyle to jeszcze chyba nigdy na raz w tygodniu nie miałem. I co mamy tutaj za pająki? Caribena Laeta, Clito Cattle Vagans. Trzeciej wylinki nie opisywałem, bo nie jestem pewien, do kogo ona należy, do jakiego gatunku. Zaraz obok mamy bardzo fajną karibenkę wersji kolor. Teraz już też zrzuciła wylinkę i jest w stadium L5. Tutaj mamy ta Pinahenius Violaceus. Dwa pajączki z Brazylii, czyli Nandu Tripepi i Acanthus Curia Geniculata. Nie, w sumie mamy trzy, bo tu jest jeszcze Sazimai, Pterinopelma, Trixopelma Pruriens, Cyriopagopus SP Hati Hati. Piękna, duża samica Lasiodora Parahybana. No, wylinka też jest już naprawdę spora, jak sami widzicie. No i maluszek Brachypelmy Boehmei też w tym tygodniu zaskoczył wylinką. W kolejnym rzędzie mamy młodziaka Holotele Longipes oraz Neoholotele Inicei. Tutaj jest też świetnie zachowana wylinka. Zobaczcie, od ptasznika kędzierzawego Tlitocat albo Pilosus. Fajnie się zachowała. Czekajcie, może... A nie, są pazury. Może mi się uda Wam pokazać. O, patrzcie, naprawdę świetnie się zachowała. Nawet tutaj widać wnętrze karapaksu. Dobra, co mamy dalej? Psalmopeus irminia. Tego akrobatę chyba każdy kojarzy. O właśnie, przed chwilką wyjąłem też wylinkę z tuby Psalmopeus eclestiasticus. Świetnego ptasznika pochodzącego z Ekwadoru. Tutaj mamy kolejną Lasiodora Parahybana, ale no ta jest zdecydowanie już większa niż ta, która leży tutaj, prawda? No i na koniec mamy piękną wylinkę już sporej samiczki Brachypelmy Hamori. Też bardzo mnie ucieszyło, że postanowiła wylinieć. Mamy tutaj też kolejne dwie nieopisane wylinki, a więc no, w sumie to mamy trzy nieopisane wylinki, ale to tylko dlatego, że po prostu zapomniałem, do jakich gatunków one należą. Nie wiem, byku, czy chciało Ci się liczyć te zrzucone skóry, ale ja naliczyłem ich aż 21 w ciągu tygodnia, więc jest to naprawdę duży wynik. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej wyjąłem tak dużą ilość wylinek w tak krótkim czasie z pojemników swoich pająków, ale przypomniała mi się jeszcze jedna nowość. Jeżeli ktoś pamięta odcinek, w którym dostałem azjatyckie skorpiony nadrzewne, Tricarinatusy, no to... Powiem Wam też świetna sprawa, Tricarinatusy wszystkie trzy też mają się dobrze, wszystkie wyliniały, także jeżeli starczy czasu, myślę, że w przyszłym odcinku też do nich zajrzymy. A teraz zabieramy się za unboxing karmówki. A oto i ona, moja piękna paczka, w której podobno jest karmówka dla moich zwierzaków, a więc zaglądamy do środka. Wiadomo, scyzoryk MacGyvera musi być. To sobie też zaraz oderwę. O, proszę bardzo, pani taśma jak zwykle już niszczy moją rękawiczkę. No ale dobra. Otwieramy, pyk, pyk. Zaglądamy do środka. Ogólnie powinno się tutaj zgodnie z moim zamówieniem znajdować 500 sztuk karaczana tureckiego. Zobaczmy. I
No faktycznie, nawet są naklejki, że po 250 sztuk, zobaczcie sami. No dobra, wiecie co, to skoro tak, to od razu je sobie wypuścimy. Devil Eye, to jest właśnie mój zbiornik na taką już podrośniętą karmówkę. Mam już tutaj przygotowaną, pociętą wytłaczankę jaj dla nich, żeby miały się gdzie pochować. Oprócz tego są tutaj też zwilżone papierowe ręczniki. No i dobra, spróbujmy je uwolnić. Ok, pierwsza paka otwarta i uwaga, będzie się działo. 250 to nie mało, ale myślę, że nie dają mi stąd nogi, bo do tej pory trzymałem w tym zbiorniku swoją karmówkę, wszystko było ok. Kurde, kto mnie tam bombarduje na fejsie? Dobra, pierwszy pojemnik z karmówką uwolniony. Jak widzicie, one pierwsze co, one już zasuwają tutaj na mokre ręczniki, żeby się napić. Ale wszystko tutaj żyje, więc póki co zawartość jest ok. Tak, wiecie co, jeszcze tak spojrzałem na ten pojemnik, tak mu się przyjrzałem i ja je sobie zostawię. Słuchajcie, bajer, zrobiona wentylacja, zamknięcie też jest ok. O, proszę bardzo. Czyli de facto na pająka w sam raz. Super, z pierwszą częścią paczki poszło świetnie. Teraz drugie pudełko. Wypuszczamy. Proszę mi tu nie uciekać. Halo. No zdecydowanie mają się po czym schować. Dobra, wszystko się zgadza. Wszystko żyje, turki uwolnione. Pojemnik również zostawię sobie dla ptasznika jakiegoś, na pewno chętnie użyję. No kurna, jeszcze ze zrobioną wentylacją, jak najbardziej. Dobra, wszystko się zgadza, 5000 sztuk, wszystko żywe, pasuje. A teraz lecimy z ptasznikami. Skoro z karmówką wszystko jest w porządku, teraz przyszedł czas, żeby zająć się trzema ptasznikami, o których wspominałem na wstępie odcinka. Pierwszy z nich to bardzo fajny gatunek ptasznika nadrzewnego ze Sri Lanki. Mamy tutaj Poecilotherię ornatę. Na razie żyje sobie w takiej tubie, ale dzisiaj przełożę ją sobie do większego już braplastu, bo jest już podrośniętym pająkiem. Myślę, że więcej miejsca naprawdę dobrze jej zrobi. Mamy tutaj Poecilotherię ornatę, a więc bardzo szybkiego nadrzewnego pająka, który jest uznawany za najbardziej agresywnego przedstawiciela swojego rodzaju. I teraz jeszcze zanim urządzę sobie dla niego nowy braplast i zanim go przełożę do nowego domku, to jeszcze rzucę sobie tylko okiem, gdzie ona tutaj jest. Ale dobra, już ją widzę. Tutaj jest. Ubarwienie tego pająka całkiem rzuciło mi się tutaj w oczy. Naprawdę super. Braplaścik oczywiście przygotowany poza kadrem. Tutaj dorobiłem sobie w nim z każdej strony otwory wentylacyjne. Dobra, urządzimy go i próbujemy przełożyć najbardziej agresywną odmianę Poecilotherię. Wiadomo, oczywiście na początek trzeba dać tutaj sporą warstwę podłoża kokosowego. Nie, mamy sporą warstwę podłoża, pomieszaną z chipsami kokosowymi dodatkowo. Jeszcze sobie to wszystko zwilżę, bo te pająki lubią spory poziom wilgoci, około 85%. Dobra. Chyba będzie. O, teraz jeszcze tak na marginesie, to jest chyba dobry moment, żeby pokazać, czemu ja właśnie nie nagrywam, kiedy podlewam swoje pająki. No widzicie, woda osadza się na ściankach zbiornika, no i tak prawdę mówiąc, niewiele byście z tego zobaczyli. Muszę też trochę przyznać się, że nie bardzo mam plan na urządzenie tego zbiornika, na jego wystrój, a więc będę po prostu improwizował. Mamy tutaj taki spory płat mchu, zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie w praniu. I tyle. Oczywiście mech wylądował tutaj również dlatego, że nie tylko świetnie wygląda w takim pojemniku, ale oprócz tego też dobrze trzyma wilgoć. Jeżeli już o wilgoci mowa, to dałem tutaj jeszcze pająkowi taki niewielki pojemniczek na wodę, żeby miał do niej stały dostęp. No dobra, myślę, że więcej nie będę tutaj dodawać elementów wystroju, także przekładamy tutaj podrostka Poe ornatę. Albo w sumie, wiecie co, zmieniłem zdanie. Jeszcze dodam sobie tutaj
takich porostów naturalnych. Przywiozłem sobie z egzotika, to czemu nie? O, też będzie zawsze troszeczkę ładniej to wyglądać. Ok, przekładamy pająka. Zaczynamy odławianie. Oczywiście robię to przy pomocy modboxa, bo ta poecidoteria jest uznawana nie tylko za najbardziej agresywnego, ale też za najmocniej jadowitego przedstawiciela swojego rodzaju, czyli poecidoteria. No dobra, wiemy gdzie jest pająk, spróbujmy go złapać. Poe chyba bardzo dobrze teraz widzicie, ale muszę niestety zacząć od usunięcia elementów starego wystroju tego pojemnika, żeby, proszę ja was, bez problemu móc sobie tego pająka odłowić. Tylko mi się nie włączaj. Dobra, jest spoko. No spójrzcie tylko na nią, już naprawdę jej się podrosło i jest naprawdę ślicznym ptasznikiem. Bardzo, bardzo jestem zadowolony, że mogę sobie takiego hodować, bo mam ją model 2. Tylko pytanie, czy mi się to tak od razu uda? Oho, poetka jest już mega wściekła, powiem wam. Trochę ryzykuję tak sobie ją wyjmując, ale miejmy nadzieję, że nic się po prostu nie wydarzy. A oto i piękna poecidoteria. Naprawdę czad. Dobra, zabezpieczam to, bo jak mi się włączy, to dopiero będzie. Świetnie, poszło bez większego problemu. Pająk odłowiony i muszę wam powiedzieć, że mega mi się podoba właśnie ta poe. No, według mnie naprawdę śliczny ptasznik. Dobra, najważniejsze, że odławianie poszło bez problemu. Teraz tubę, w której do tej pory mieszkała poe ornata, bierzemy sobie na bok. Oczywiście ona wędruje do czyszczenia, a pająka przenosimy do tego świeżutkiego braplastu. Za chwilkę wypuścimy sobie tego fajnego pająka. Samice w przypadku tego gatunku dożywają wieku około 15 lat. Jeżeli chodzi o rozmiary, jakie osiąga ten pająk, to właśnie w przypadku samic jest to około 8 cm długości ciała i 22 aż cm w rozstawie odnóży, więc no nie jest to mały pajęczak. Dobra, uwalniamy ją. Myślę, że pójdzie szybko i sprawnie, ale nigdy nie wiesz. No to co, spróbujmy ją uwolnić z tego matchboxa, ale chyba mi się uda to zrobić, bo już prawie, że wychodzi. Ej, młoda, wyjdź no sobie. O, super, bardzo ładnie. Jeszcze kawałeczek, poproszę. Cudownie. Naprawdę fajnie. O. Tutaj jeszcze zobaczcie, jakie pająki mają fajne łapki. Nie ma się czego bać, kochani. Dobra. Poe uwolniona. No dobra, w związku z tym, że Poe trochę odmówiła mi współpracy i no nie weszła tutaj, a po prostu od drugiej strony, to będę trochę dzisiaj ryzykantem. Gdzie jesteś? Dzieciaki, nie powtarzajcie tego w domach. Będę ryzykantem i pokażę wam ją w ten sposób. Może mi nie zwieje. No naprawdę jest piękna. Powiem wam, jestem pod wrażeniem. Mam tylko nadzieję, że ona mi się tu nie uruchomi. Dobra, wiecie co? Może jednak podziękuję, bo no, mam wrażenie, że ona za chwilkę się włączy i po prostu będę za nią ganiać po pokoju. A tego bym nie chciał. W każdym razie pajączek dostał nowy pojemnik hodowlany. Mam nadzieję, że będzie mu się tutaj żyło zdecydowanie lepiej niż w poprzednim. Zabezpieczamy go sobie i zostaje na biurku na 2 dni. Przed chwilką zwolniła się całkiem fajna tuba po poecidoteria ornata, więc ją sobie od razu odświeżyłem i zamieszka w niej kolejny ptasznik. Mam tutaj też już takiego podrostka Psalmopoeus cambridae, myśliwego z Trinidadu. Tu jest nasz bardzo fajny ptasznik. No widzicie, też jest już takim podrostkiem, więc skoro mam na zbyciu taką fajną tubę, to myślę, że jak najbardziej go sobie do niej przeprowadzę. Pierwszą rzeczą, jaką sobie tutaj dajemy, to oczywiście podłoże kokosowe. Nie będę mu tutaj żałować.
Super, dobry początek. Mamy wilgotne podłoże kokosowe. Te pająki ogólnie lubią wilgoć podobnie jak poe rzędu 75-80%. I tutaj myślę, że nie jest to wielka powierzchnia do aranżacji i powinno pójść naprawdę fajnie, szybko, sprawnie. Kolejną rzeczą, jaka wyląduje w tej tubie, jest taka drewniana tuba, w której myślę, że pająkowi będzie się dobrze siedzieć, będzie fajną kryjówką dla niego. Tutaj niestety nie ma za wiele miejsca na poidełko z wodą, a więc dam tutaj również taki spory płat mchu, który będzie pomagał w utrzymywaniu wilgoci. Bardzo proszę. Siedzi? Siedzi. Całkiem nieźle. Ogólnie zmieniłem Wam perspektywę, żebyście lepiej to widzieli. Idzie szybko, sprawnie na tą tubę, prawdę mówiąc, na jej wystrój również nie mam pomysłu, więc po prostu improwizuję. Dzisiaj na pełnym spontanie naprawdę, jeszcze może też sobie dorzucimy tutaj porostów, a odnośnie pająka, który tutaj zamieszka, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o miejsca, w których buduje gniazda, to w naturze przebywa w koronach wysokich drzew i z pajęczyny buduje sobie gniazdo i prowadzący do niego system korytarzy. Niektóre osobniki jednak wybierają na kryjówki podstawy drzew, gdzie na sieci po prostu nanoszą podłoże. Myślę, że tuba urządzona w naprawdę taki skromny, ale jednocześnie całkiem fajny sposób, bo no widzicie, dwa kolorki też robią swoje. Oprócz tego, co warto jeszcze wiedzieć o tych pająkach, że ten pająk nie posiada silnego jadu, który byłby niebezpieczny dla człowieka, ale potrafi jednak boleśnie ukąsić, dlatego że pazury jadowe tego ptasznika potrafią osiągnąć 1,5 cm długości, a więc no, mamy dwa haczyki na rybę. Teraz ta świeżo urządzona tuba na chwilę niestety musi powędrować sobie na drugi plan, bo przypomniało mi się, że gatunek Psalmopoeus to świetni akrobaci, a więc nie będę tutaj ubezpieczał się w tej chwili moczboksem, a wezmę sobie braplast, bo nie chce mi się po prostu ganiać tego pająka po pokoju, a nie wydaje mi się, że chciałby współpracować, bo poza kadrem już pokazał, że jest małym agresorem. No dobra, ziomy, zobaczymy, jak mi to pójdzie. Co ja bym ogólnie chciał od tego biednego pająka? Żeby gdzieś mi tutaj wylazł dobra plasta, nic więcej, ale no potrafią przyspieszyć, więc nie działam z matchboxem, a działam w tej chwili z braplastem. Oho, widzicie? Już się wkurzył. Patrzcie tylko na niego. Ja go dosłownie szturchnąłem dwa razy, a tu mamy reakcję po prostu a la Murinus. Proszę, proszę. No dobra, na współpracę jak widać nie ma co liczyć, a więc może uda się mi po prostu odłowić go jakoś w ten sposób. Oj, nie, nie, zdecydowanie nie. Kombinujemy inaczej. Kombinujemy jeszcze inaczej. W takim bądź razie muszę go nakłonić, żeby on mi stąd wylazł. Te pająki naprawdę potrafią świetnie skakać, więc dlatego, no właśnie, dlatego używam sobie do pomocy braplasta. I powiem Wam, ledwo zdążyłem, bo ta cholera już tu zasuwa. Czekajcie. Widzicie? Jest mały agresorek. Ten osobnik, trzeba przyznać, że jest bardzo ciekawym połączeniem, bo jest małym agresorem i w dodatku świetnym akrobatą, potrafi zasuwać. No, tu w tym przypadku widocznie matka natura dała popis, ale teraz już przynajmniej widzicie, czemu robiłem to z pomocą braplasta, no nie? Pyk. Dobra, chodź tu, ziom. No i widzicie, obeszło się bez biegania, a tak zasuwałbym za nim po całej hodowli pewnie. Super, panu braplastowi serdecznie dziękuję za pomoc w realizacji tego odławiania. Na razie zabieramy go na bok, na plan z powrotem wjeżdża tuba i przepuszczamy do niej myśliwego z Trinidadu. Okej, mamy naszą tubę, tutaj mamy matchbox z młodym, agresywnym szybciochem. Okej.
i próbujemy go stąd wypuścić. Chociaż tutaj też powiem Wam, że użyję sobie opaski do pomocy, bo jest dużo cieńsza niż pęseta i myślę, że to jest bardzo dobra pomoc. O, widzicie? Pająk bez problemu wyszedł, tylko żeby mi tu nie zwiał nigdzie. Mogę odzyskać? Dziękuję pięknie. O nie, schował się, schował się. Nie zobaczymy go już. No dobra, w takim razie może w innym odcinku, ale drugi ptasznik przeprowadzony z powodzeniem do nowego pojemnika hodowlanego, więc teraz czas na ostatniego ptasznika w tym odcinku. Jeszcze zanim trzeci pająk coś Wam pokaże, słuchajcie, bo są dwa newsy dosłownie sprzed momentu. Patrzcie tylko teraz. To jest terrarium mojego pięknego ptasznika Pormictopus auratus i słuchajcie, no jest pierwsza próba ucieczki. Pająk próbował sobie dosłownie wyjść przez tą szczelinkę i powiem Wam, przez chwilkę się przestraszyłem, że mu się to uda. Całe szczęście ma za gruby tyłek po prostu, więc nic się nie stało. Całe szczęście. Druga nowość, pamiętacie to zarąbiste stworzonko? Tak, to jest Pyrokrania paradoksa. Czekajcie, może wyłączę Wam lampę, żebyście widzieli, co jest 5. Powiem Wam, że teraz odwróciłem się do tyłu, patrzę, a tu wylinka. Swoją drogą ta druga chyba też lada dzień wylinieje, bo też cały czas wisi do góry nogami. Także nie będziemy ich tu męczyć, jedziemy z trzecim pająkiem. To już ostatni i trzeci ptasznik w tym odcinku. Dla odmiany ten jest niewielkim gatunkiem ptasznika naziemnego, który w naturze występuje na terenie Wenezueli, Trinidadu i Tobago. Mamy tutaj Neoholotele Inicei Classic i po prostu tutaj zaglądam do tego pająka, bo nie widziałem go już tyle czasu, że martwię się, że coś mu się tutaj złego przydarzyło, a więc czas zajrzeć do środka. I jeżeli wszystko będzie z nim ok, to dzisiaj przeprowadzę go sobie do takiego już większego fauna boksiku. To jest pojemnik, w którym właśnie żyje sobie inicejka. Tutaj istnieją dwie odmiany barwne tego gatunku. Klasyczna, tą, którą mam tutaj, oraz gold. No i w przypadku samic tutaj dorastają do 4,5 cm ciała, więc nie jest to wielki gatunek pająka. A samce osiągają do 2,5 cm długości, jeżeli dobrze się orientuję, jeśli dobrze zapamiętałem. No dobra, zaczynamy poszukiwania pajączka. Tutaj użyję sobie jeszcze raz tego braplastu. Wydaje mi się, że też będzie to dobrym rozwiązaniem, bo inicei, no mimo że jest to niewielki gatunek ptasznika, to jak każdy przestraszony pająk potrafi naprawdę zasuwać. Dobra, tutaj na pewno jest jej gniazdo, więc wyjmę sobie to w całości. Miejmy nadzieję, że z tym pająkiem wszystko jest tam ok, tak naprawdę, no bo to jest gatunek, który jest mało odporny na przesuszenie. A ostatnio mieliśmy naprawdę gorące dnie, no i stąd moja obawa, że coś tutaj jest nie tak i dlatego po prostu postanowiłem, że dzisiaj w odcinku również sobie do niej zajrzymy. No, zobaczymy. Nie, muszę jeszcze jedną pęsetę mieć. No dobrze, mam drugą pęsetę i to tylko dlatego, że ja nie chcę temu pająkowi zrobić krzywdy. Jeśli okaże się, że tutaj wszystko jest w pożądalu, to żebym go tutaj ja w żaden sposób teraz nie uszkodził, bo może być też tak, że ten ptasznik po prostu tutaj liniał albo zbliża się do wylinki i stąd jest taki zabunkrowany. Na marginesie, jak już szukam sobie tego pająka, powiem Wam, że inicejki są też prawdziwymi maestro pajęczyny, tylko jest, słuchajcie, zarąbiście. Uff, całe szczęście, wszystko z nim gra. Widzicie odnóża po prawej stronie pojemnika? Naprawdę czad, tylko teraz tak, inicei też potrafią zasuwać, chociaż jest to niewielki gatunek naziemny, ale jak każdy wystraszony pająk, to potrafi też zapieprzać. Widzicie ją? O, ale wystartowała. To był dobry pokaz jej możliwości, naprawdę. Ja prywatnie powiem Wam, że całkiem lubię ten gatunek, bo już miałem jeden kokon od samiczki tutaj, który wyszedł mi niespodziewanie. No i mam nawet tutaj film na kanał wrzucony,
jak odbierałem młode z pojemnika samicy, ale dobra, udało się. Pająk jest już w matchboxie, zabezpieczamy sobie i mówię, ja nie obawiam się tych pajączków, które dzisiaj w sumie są w odcinku poza POE, tylko po prostu nie chce mi się za nimi ganiać po pokoju. Wystrój nowego pojemnika hodowlanego zaczynamy oczywiście od warstwy podłoża kokosowego. Tutaj nie jest to również wielka powierzchnia, więc nie potrzeba go wiele. W każdym razie ten pojemnik jest nieco większy niż ten, który miała do tej pory. Też jej zwilżymy tutaj za chwilkę to wszystko. Patrzcie, widzicie mędę? Widzicie, co męda robi? To jest właśnie auratus, o którym wam mówiłem. Ej, nie rób tak młoda, bo połamiesz sobie pazury jadowe. Ej, spadaj. Nie wolno tak robić, bo te dźwięki przeszkadzają mi w nagraniu, jasne? Powtórzę jeszcze raz, że są to bardzo mało odporne na przesuszenia pająki. Wilgoć, jaką lubią, to około 70%, ale skoro już robię dla niej nowy pojemnik, to też dostanie tutaj taki spory płat mchu. Też będzie na pewno pomagał w trzymaniu wilgoci. Myślałem jeszcze nad poidełkiem, ale nie mogłem znaleźć żadnego takiego mniejszego pojemnika, a więc dzisiaj postanowiłem, że improwizuję na maksa i wymyśliłem coś takiego. Dam jej tutaj taką muszlę małża i słuchajcie, to będzie robić za naczynie na wodę. Bez kitu. Ha! Dobra, czekaj mordobyku, zobaczymy, czy to w ogóle się uda, bo żeby nie wyszło, że ja sobie tak gadam. Ale ej, działa, 200 IQ player. Bardzo fajnie. Wydaje mi się, że jedyną rzeczą, jaką jeszcze muszę tutaj dodać, jest kryjówka dla tego pająka, a więc dostanie taki spory kawałek dębu korkowego. Tylko kurczę, nie bardzo mam pomysł, jak go tutaj ułożyć, ale czekajcie, może uda się zrobić tak, że ten mech po prostu dam sobie tutaj. Na pewno zauważyliście, że troszkę mchu zniknęło, ale to dlatego, że o mało nie zapomniałem o jednym bardzo ważnym elemencie wystroju dla ptasznika, czyli kryjówce. Mam tutaj taki kawałek dębu korkowego, który i tak zasłaniałby ten mech, więc po prostu ująłem troszkę mchu. A korek siedzi naprawdę fajnie. Dobra, wpuszczamy tutaj neoholotele. Próbujemy uwolnić ostatniego pająka do nowego pojemnika hodowlanego, ale wydaje mi się, że i tak za chwilę będę łapać ją po pokoju, dlatego że ja mam trzy samiczki neoholotele właśnie tej odmiany, czyli Classic. I powiem wam, że no faktycznie są to uciekiniery. Trzeba się z tym też liczyć. Są to małe uciekiniery i potrafią też przyspieszyć czasem, ale ten całkiem chętnie wychodzi. Może mi tutaj się nie rozszaleje na momencie. Mam taką cichutką nadzieję. No, jest bardzo dobrze wyszła, tylko żebym jej nie wystraszył teraz. I jest sukces. Jest sukces, słuchajcie, nawet się nie włączyła. Naprawdę całkiem fajnie poszło. No niestety, ostatni pajączek schował się równie szybko co Poe Ornata i niestety wam go nie pokażę, ale... A, wychodzi, dobrze. Bardzo fajnie, że nam się chcesz pokazać. Jeszcze na koniec odcinka, jak widzicie, pająk bez problemu znalazł sobie swoje nowe schronienie. Już zwiedza sobie swój nowy domek. No i jeszcze jestem bardzo zadowolony, bo pięknie na koniec nam się pokazał, chociaż z kryjówki troszkę wyjrzał. Dobra, zabezpieczamy sobie ostatniego pajączka na dziś i kończymy. W dzisiejszym odcinku tyle ode mnie. W każdym razie bardzo fajnie, bo karmówę udało się ogarnąć. Oprócz tego trzy kolejne ptaszniki dostały nowe, większe, lepsze pojemniki hodowlane, w których na pewno będzie im lepiej niż w tych, które żyły do tej pory.
Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli tak, to zostaw palucha, subskrybuj kanał po więcej i widzimy się w kolejnym odcinku. A ja lecę się wyspać, bo w tym tygodniu pracuję po nocach. Nara!